Urząd Gminy Kolbudy sprzedaje swoje grunty pod nieruchomości, żeby pozyskać nowe środki do budżetu. Działki są dobrze przygotowane i mają atrakcyjne lokalizacje. W tym roku planujemy wystawić do sprzedaży, oczywiście u nas to się odbywa na zasadach tylko i wyłącznie przetargowych, nieruchomości, na których można praktycznie wszystko, więc pod planem szczegółowym, w Kowalach przeznaczonych pod handel, usługi, przemysł, tak zwany duży gabaryt. Po działki typowo mieszkaniowe, pod domki jednorodzinne za Jeziorem Kolbudzkim na przepięknych wzgórzach i parę ładnych działek w Buszkowach Dolnych. Jak przyznał wójt Leszek Grombala, pieniądze z przetargów zostaną przeznaczone na realizację długofalowych planów inwestycyjnych. Gdybyśmy byli nie wiadomo jak bogaci, a oczywiście nie jesteśmy, to tych pieniędzy, jak w każdym domu, jest zawsze przymało. Inwestycji przecie dużo, zaczęła się już taka pełnowymiarowa, rozbuchana wiosna, a więc ruszyły. Najbardziej strategiczną inwestycją jest kolejny etap budowy drogi do terenów przemysłowych. Po jej ukończeniu będzie tędy poprowadzony gminny autobus relacji Kolbudy-Otomin. Poza tym gmina razem ze starostwem powiatowym remontuje drogę na odcinku Buszkowy Dolne-Czapielsk. Poprawiana jest też droga w Pręgowie i kontynuowane są prace nad ścieżką rowerową z Gdańska do Kolbud. Lada dzień ruszy też budowa ronda przy stacji benzynowej w Kowalach, co wiąże się z utrudnieniami na drodze 221.